Kieślowski 2.0, nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej strony Diana Dąbrowska, autorka podcastów i e-lekcji. Bardzo miło Was mi powitać na e-lekcji dotyczącej przeglądu bohaterek kina Krzysztofa Kieślowskiego i w ogóle tematów związanych z podwójnym życiem Weroniki, filmu, który w tym roku świętuje swoje 30-lecie. W tym jakże symbolicznym roku, gdzie mamy też 80 lat mija, prawda, od daty urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Pragnę zaznaczyć i mam nadzieję, że część słuchających była obecna na tych lekcjach, że mieliśmy już spotkanie dotyczące kobiecych postaci, bohaterek kina Kieślowskiego, a także podwójnego życia Weroniki. Z tego zainteresowania i z takiego wręcz poczucia chęci rozwinięcia, takiego zapotrzebowania z Waszej strony na te tematy związane tutaj z relacjami między bohaterami męskimi i bohaterkami. Narodził się też pomysł na lekcję o miłości, idei miłości w filmach Krzysztofa Kieślowskiego i rejestracja tej lekcji jest dostępna dla Was, także zachęcam, żeby odwiedzać nasze social media, nasze kanały YouTube'owe, Spotify. Bardzo staraliśmy się, aby bardzo szeroki był ten dostęp do tych treści i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Zacznę od takich refleksji związanych z bohaterkami kina Krzysztofa Kieślowskiego i częściowo nawiążę do tego, o czym mówiliśmy też podczas tej lekcji i naszych dyskusji. Z pewnością wystarczy spojrzeć na tę filmografię, też interesując się po prostu różnymi etapami twórczości Kieślowskiego, nie sposób nie zauważyć, że tak naprawdę ta pierwsza część twórczości Kieślowskiego, dokumentalna, też ten świat pierwszych fabuł, jest takim, idąc za takim podziałem Alicji Hellman, który zaprezentowała w takiej książce zbiorowej Kino Krzysztofa Kieślowskiego, książka pod redakcją no, legendy polskiego filmoznawstwa, tak jak i legendą jest Alicja Hellman, tutaj książka pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, że rzeczywiście może nastąpić taki podział na Kieślowskiego męskiego i na Kieślowskiego żeńskiego. Tutaj też wchodziliśmy w dialog z Alicją Hellman na różnych poziomach, bo też zwracaliśmy uwagę na to, że jeśli spojrzymy na filmy jeszcze szkolne Krzysztofa Kieślowskiego, to te akcenty kobiece się pojawiają, ale rzeczywiście jest tak, że jeśli spojrzymy na jego pierwszą etiudę, czyli Tramwaj, która właściwie w zarodku opowiada trochę o pewnych relacjach damsko-męskich, które potem w takiej bardziej rozwiniętej formie będziemy widzieć w innych filmach, takich jak krótki film o miłości, jak Trzy kolory białe, no to relacja pomiędzy naszym chłopakiem wpatrzonym w dziewczynę, piękną dziewczynę, którą widzi w tramwaju, ewidentnie stawia jego w pozycji patrzącego, tego, który włada spojrzeniem, czyli bardziej tutaj podmiotu, a ją stawia w roli przedmiotu tego oglądu. I też zbliżenia kamery, tak bardzo charakterystyczne też w ogóle w takiej poetyce tamtych lat, żeby też niejako rozczłonkować tą bohaterkę, tak? Oni się przygląda na zasadzie tu widzi oczy, tu widzi jej usta, tu widzi kawałek jej nóg. To też tak jakby powoduje, takie wrażenie buduje w nas, że my też musimy sobie ją scalić w jedno, ale w tym rozczłonkowaniu jest widoczne właśnie to, jak on ją tak tym spojrzeniem owładnia, można powiedzieć. Jeśli przyjrzymy się takiemu filmowi jak Koncert Życzeń, tam następuje z kolei taka bardzo dziwna relacja, jeżeli chodzi o stosunki damsko-męskie, w których jest taki element gry, który potem będzie charakterystyczny też dla późniejszych filmów Kieślowskiego. Tutaj powiedziałabym szczególnie dla takiego filmu jak Dekalog 3, częściowo dla Dekalogu 4, w którym widzimy, że bohaterka decyduje się na powrót do miejsca, w którym twierdzi, że o czymś zapomniała, że potrzebny jest jej pewien przedmiot, ale okazuje się, że sama zostaje jak ten przedmiot potraktowany. To znaczy, że staje się elementem w pewnym momencie transakcji między jej chłopakiem czy mężczyzną, z którym jedzie, z którym jest blisko, a taką zgrają chłopaków, gdzie oni od początku właśnie tak trochę na nią polowali, że tak się wyrażę. Także jest taki element, w którym kobieta staje się elementem takiej dziwnej, nasączonej też tak seksualnie, taką prowokacją wręcz transakcji. Także to są takie dwa ciekawe tytuły. Tutaj warto by było zwrócić na nie, nie zapominać po prostu o nich w tej refleksji. I też jeśli patrzymy na ten świat męski, no to też jest to taka uwaga dotycząca w ogóle
takie, powiedziałabym, taka uwaga socjologiczna, uwaga społeczna, że część podejmowanych tematów przez Kieślowskiego dotyczących zakładów pracy, dotyczących partii, to też jest męski świat, patrząc na to, kto miał do niego dostęp. Także też pewne spojrzenie na ten świat, tak wchodząc właśnie w ten dialog i uzupełniając pewne rzeczy z tego artykułu, to też jest świat, w którym może nie chodzi o świadome wykluczenie kobiet, ale po prostu ich nieobecność wynikającą jakby z pewnych możliwości systemowych albo braku możliwości dla niektórych. Zwracaliśmy uwagę, jak w gadających głowach na przykład ustawione są proporcje między kobietami a mężczyznami. Jeśli się pojawiają kobiety, to jakie mają marzenia, a jakie mężczyźni. Kogo jest więcej, to znaczy też jeżeli chodzi o te starsze roczniki, które pojawiają się tam i opowiadają o swoim życiu, w tym kolażu, który robi Kieślowski, też zwracam uwagę, że mamy przede wszystkim mężczyzn, którzy są przedstawicielami różnych zawodów. Także to też może się wiązać znów taką refleksją dostępu do tych zawodów. Ale nawet w ramach dokumentów wydaje mi się, że nie wolno zapominać nigdy o takiej perełce, jaką jest oczywiście siedem kobiet w różnym wieku, które mają z jednej strony taką wartość po prostu. Po prostu bohaterkami tego filmu są baletnice, i tutaj to połączenie kobiet z tańcem, baletem, ruchem, to jest w ogóle takie połączenie, które, jeśli spojrzymy na to, na pisma Christewej, chociażby Julii Christewej, no to jest coś, co w ogóle jakby łączy się z tą sferą kobiecą kulturowo, to znaczy to może być taka domena i taki azyl kobiet, jeśli, prawda, ten logos, słowo jest rządzone, podporządkowane i dyktowane przez mężczyzn. I to jest naprawdę taki film, który jest, ja go uwielbiam, tutaj nie kryję swoich emocji, nawet jak o nim mówię, bo mam wrażenie, że on ma też taką niesamowitą moc uniwersalną, że jednak w tym cyklu życia, który przedstawił tam Kieślowski, ten rygor, który jest stawiany tym bohaterkom, że to jest coś naprawdę też uniwersalnego. Ale to już moja uwaga, wydaje mi się, że o tym dokumencie nie wolno zapominać, ale szukając właśnie tych kobiecych tropów, to nie zapominajmy o tym dokumencie. I oczywiście, jeśli spojrzymy na takie filmy jak Amator, na takie filmy jak Przypadek, tam mamy często do czynienia z kobietami, które są przyporządkowane życiu domowemu. I bardzo często też, i tutaj Helman zwracała na to uwagę w swoim artykule, też następuje taki moment, w którym kobieta wprowadza histerię do tego świata i złośliwie tutaj pisała Agnieszka, Alicja Helman, przepraszam, że nawet taki chaos wprowadzają i tak jakby świadomie gdzieś chciały zrujnować pewną harmonię, że takie Kieślowski przedstawia. No tutaj oczywiście, czy tak jest, polemizowałabym, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że jest to taki ciekawy przeskok, że z nieobecności w drugi plan, na przykład właśnie Ireny z Amatora, żony Witka Dugosza, lekarki, prawda, z Przypadku, aż do tych pierwszych planów, tutaj niewątpliwie Urszula z Bezkońca, już później nie mówię o całej trylogii, czy o podwójnym życiu Weroniki, w dekalogu też tak naprawdę tych kobiecych bohaterek i relacji takich damsko-męskich też, gdzie one będą chciały mieć w tych relacjach też swoje do powiedzenia, też będzie całkiem dużo. Także dlaczego mówiłam, że polemizuję, to może dopowiem, żeby to takie nie zostało, bo też mam wrażenie, że akurat to, co jest określane tutaj mianem histerii, szczególnie jeżeli chodzi o Irenę, żonę Filipa Mosza z Amatora, to też jest pewnego rodzaju jakby, mam wrażenie, że tam jest pewne zacięcie psychologiczne, że ta żona już nie wytrzymuje tej sytuacji, w której po prostu ta uwaga jest jakby tak skupiona na tym obiekcie, prawda, tutaj wyzwalającym fantazję, możliwy, który po prostu też rozwija wyobraźnię jej męża, czyli kamery, że ja bym też na to patrzyła tak dwojako, że w Spokoju, w którym gra Jerzy Sztur, i w Amatorze, w którym gra Jerzy Sztur, bardzo ważne jest to przesunięcie tych akcentów, że tutaj rozpada się to ognisko domowe, aby pokazać takie podwójne życie bohatera. Z jednej strony dla Daniela Gralaka ze Spokoju tak ważne było, żeby
tym spokojem, tym szczęściem była przestrzeń domowa, był po prostu ciepły posiłek, taki, prawda, nie ma takiego symbolu, prawda, gdzie jest dach nad głową, kobieta u boku i ciepły posiłek, i że to jest dla niego po prostu ten szczyt marzeń, a tutaj odwracamy, że właściwie sztur zaczyna od takiego pułapu, gdzie rodzi mu się córeczka, te wszystkie elementy są, a kamera jest tym narzędziem, które no, determinuje jakby jakąś taką zmianę w nim, że on chce czegoś więcej i że tutaj w tym podwójnym jakby życiu tych postaci, ta reakcja też tej żony i to wszystko jest też, że to jest ze sobą powiązane. Ja tak też bym to interpretowała, a z pewnością nie widziałabym tylko w Irenie kogoś, kto jak część opisywano, jak ją opisywano, szczególnie przed laty w różnych tekstach, że kobieta nie jest w stanie zaakceptować, że jej mężczyzna się rozwija, coś takiego. Tak. Jeśli chodzi o dekalog, wydaje mi się, że ja chciałabym przytoczyć taki fragment, żeby tak tylko nie mówić o tym artykule, ale też, żeby fragment myśli Alicji Hellman tutaj wybrzmiał nam. I pozwolę sobie. Kobiecość to żywioł obcy i zasadniczo wrogi, zagrażający mężczyźnie, w swej istocie niepojęty, w dekalogu tak jest, a kobieta to ktoś nieodpowiedzialny, niezrównoważony, chimeryczny, obojętny wobec logiki i zdrowego rozsądku, a ulegający wymykającym się kontroli emocjom. Upraszczając, można by powiedzieć, że kobiety Kieślowskiego są złe, gdyby twórca nie lokalizował ich raczej poza dobrym i złem, jako istoty pozbawione wymiaru moralnego, co wydaje się ich cechą najbardziej charakterystyczną. Każda jest w życiu swojego mężczyzny, rozumianego jako mąż, kochanek, ojciec, a nawet obcy człowiek, kimś niszczącym, niebezpiecznym, działa na wzór i podobieństwo katastrofy, którą należy opanować i w miarę możliwości zneutralizować jej skutki. Kieślowski prawie zawsze przedstawia w dekalogu kobiecość w fazie transgresji, nieodmiennie jakby nadmiarową, przesadną, przerysowaną, niebezpieczną dla siebie i innych, o silnej komponencie histerycznej czy nawet psychopatycznej. Jeśli kobieta ta jest żoną, przykłady tutaj dekalog 2 i 9, to żoną niewierną, godzącą w mężczyznę swą zdradą w momencie, gdy jest on bezbronny i zdany na jej dobrą wolę i wspaniałomyślność. Mąż impotent w odcinku 9, mąż chory na raka w odcinku numer 2. Jeśli z kochanką tą mściwą, odgrywającą rolę femme fatale, co kaleczy osobowość słabszego partnera, dekalog 6. Jako córka jest niebezpieczna i nielojalna, kazirodczy pociąg bohaterki do własnego ojca w dekalogu 4, a nawet przy braku wszelakich więzi potrafi przysporzyć mężczyźnie kłopotów. Kobiety w filmach Kieślowskiego istnieją tylko z uwagi na swoją biologiczną rolę. Są żonami, kochankami, matkami lub córkami. To natomiast, jakimi są ludźmi, nie ma większego znaczenia. Możemy określić ich ewentualny zawód i status społeczny, lecz trudno byłoby w większości wypadków utrzymywać, że one się z nimi identyfikują. Kiedy taka sytuacja wchodzi w grę, znika kobieca specyfika problemu, który staje się po prostu uniwersalnym problemem ludzkim i tak dzieje się według Hellman, jeżeli chodzi o odcinek 8, gdzie mamy właściwie trochę na przełamanie tej tezy właśnie nieważnych zawodów kobiety związane z uniwersytetem w dekalogu 8 i też taki temat, który tutaj on opisuje jako uniwersalny, tutaj odsyłałabym, bo wydaje mi się, że on jest bardzo polski, bardzo związany z pewnymi traumami do nagrania, które mamy w cyklu podcastowym, to jest odcinek numer 12, odcinek z Klarą Cykosz, jeżeli chodzi o dekalog 8, jest to jedna z najciekawszych, jakich miałam naprawdę, a dużo, uwierzcie mi, że przeczytałam, spojrzeń na szczególnie tę część dekalogu i na rolę przestrzeni. Nie ma znaczenia w dekalogu, czytam dalej za Hellman, znaczenia fakt, że Dorota, dekalog 2, jest muzykiem, Majka, dekalog 7, studentką, a Hanka, dekalog 9, pracownicą linii lotniczych. Nie wiemy natomiast, czym trudni się Ewa, dekalog 3, ani bohaterka dekalogu 6, choć ta ostatnia z pewnością ma jakieś zajęcie. Może tylko to, że bohaterka dekalogu 4 to przy aktorka coś znaczy, bowiem Anka odgrywa w istocie serię wielkich scen, tylko że nie w teatrze, a w życiu. Swój problem zamierza rozwiązać jednakże nie poświęceniem się sztuce, lecz wychodząc za mąż. I teraz jest fragment, który pamiętam, że w trakcie naszej lekcji taki był. Przeczytam.
Co więcej, bohaterki dekalogu nie są nawet piękne ani pociągające, co tłumaczyłoby, dlaczego potrafią wyrządzić mężczyźnie tyle zła. Kieślowski albo angażuje aktorki brzydkie i fizycznie nieciekawe, choć utalentowane, bądź piękne kobiety prowadzi i fotografuje w taki sposób, jakby chciał je zniszczyć i zdezawuować w oczach widza. Grażyna Szapułowska, Krystyna Janda czy Adrianna Biedrzyńska są źle ubrane, nieuczesane, z fatalnym makijażem, fotografowane ostrym, twardym światłem wydobywającym bezlitośnie wszelkie mankamenty i niedoskonałości ich urody. Nie ma nic pięknego ani w nich samych, ani w tym, co łączy je z mężczyznami. Jeśli nawet sąd ten może się wydać przesadny, to wystarczy porównać bohaterki dekalogu z Irene Jacob, Juliette Binoche czy Julie Delpy, by naocznie przekonać się, jak wyglądają kobiety, które nie tylko są piękne, ale które reżyser i jego kamera traktują jako piękne. I pamiętam, że to zostało, i to też wydaje mi się, że to jak powiedziałam, jest tekst z drugiej połowy lat 90. Jak na przykład dziś patrzy się na te stylizacje, gdzie prawda wróciła taka moda w ogóle na design i modę, w ogóle kostiumy i rekwizyty wszelkiego rodzaju, jakieś okulary, jak właśnie bardzo trendy są traktowane bohaterki dekalogu, a w szczególności Adriana Biedrzyńska. To pamiętam z naszej lekcji, jak też to się zmienia w czasie. To taka uwaga. Pozwolę sobie włożyć. Jakie zatem mamy w ogóle bohaterki, jeżeli pomyślimy o dekalogu, bo tutaj prawda, pojawiła się taka seria. Rzeczywiście te odcinki, w których kobiety są na pierwszym planie, no to z pewnością dekalog 2, gdzie bohaterka jest grana przez Krystynę Jandę, dekalog 3, w którym gra Maria Pakulnis, dekalog 4, dekalog 6 z Grażyną Szapołowską, dekalog 7, dekalog 8 i dekalog 9, czyli o tym kryzysie małżeńskim spowodowanym impotencją męża, tam mamy Ewę Błaszczyk. I teraz na co warto zwrócić uwagę i tu rzeczywiście zgodzić się z Alicją Helman, to taka potrzeba w tych bohaterkach, począwszy od, wydaje mi się, że dekalog 3 tutaj byłby tego pełnym przykładem, ale też 6 i 4, udramatyzowania swojego zachowania. Taka silna potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, tak? I rzeczywiście to robi bohaterka dekalogu 3, kiedy zabiera w Wigilię trochę w akcie zemsty, trochę w akcie tego, żeby nie być samotną, postać graną przez Daniela Ogryskiego i mają taką swoją grę, prawda, po mieście, gdzie właściwie na początku jesteśmy pewni, że Daniel Olbryski akurat jest nieświadomy tej gry, ale potem też łapie tę świadomość i dalej ją ciągnie. Także to jest ciekawe, że w czwórce, prawda, gdzie Adriana Biedrzyńska, czyli nasza Ania, tak nazywa się ta bohaterka, ona jest aktorką, stąd też inaczej tutaj Helman patrzy na ten element u niej związany z tą grą i stworzeniem tego spektaklu. Ale niewątpliwie jest, jakby wpisywałoby się w to, że w dekalogu nie do końca zwracano by uwagę na to, czy kobiety rzeczywiście władają jakby swoim osądem na takiej zasadzie, że być może te odcinki, w których one są poza jakby tą jurysdykcją bycia przedmiotem seksualnym jakiegoś mężczyzny, czy w ogóle elementem jakiejś gry takiej dwojakiej, takiej perwersyjnej, to są momenty, kiedy one walczą między sobą. To jest odcinek i o jakąś prawdę, o wiedzę, o takie postawienie kropki nad i, kto ma rację i do kogo należy się pewnego rodzaju prawda historyczna. I to jest właśnie dekalog 7 i dekalog 8, że te konfrontacje tutaj następują bardzo silnie między kobietami. Na to warto zwrócić uwagę. Cały czas tutaj podkreśla się, że następuje jednak pewna wolta. I ta wolta tutaj z kolei, gdyby ty bardziej był tą trylogią francuską zainteresowany, to tutaj akurat z innej zbiorówki, która została już wydana troszkę później, to znaczy to jest 20 lat
nie, 10 lat, przepraszam, po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego jest tekst Małgorzaty Radkiewicz o różnych odcieniach kobiecości. Też można porównać sobie na przykład to spojrzenie tych dwóch badaczek, także polecam taką lekturę nawet porównawczą, która skupia się już zdecydowanie na trylogii Trzech Kolorów i też o wiele bardziej przychylnie podchodzi do Kieślowskiego jako reżysera, który tutaj jednak stara się otworzyć na drugiego człowieka, takie piękne, uniwersalne myśli głosić, ale też stawiać właśnie te swoje bohaterki w centrum. I niewątpliwie tutaj zarówno między Radkiewicz a Helman tymi odcinkami tych francuskich filmów, które najwyżej byłyby cenione, to Podwójne życie Weroniki, które jest tym pierwszym takim akcentem współpracy zagranicznej, czy pierwszym elementem, ale z trylogii to jest niebieski, w drugiej kolejności czerwony i najmniej, czy gdzieś na trzecim miejscu byłby biały i tam rzeczywiście sytuacja jest taka, że jednak bohaterem jest Zbigniew Zamachowski i teraz na ile, prawda, femme fatale i taką raczej krewną tych bohaterek dekalogu, można powiedzieć, taką, jak to mówi Helman, przyszywaną siostrą, jest bohaterka grana przez Julie Delpy, czyli Dominique. Ale z pewnością taką najsilniejszą bohaterką kina Krzysztofa Kieślowskiego wydaje mi się bez wątpienia, że to będzie Julie, bohaterka niebieskiego, grana przez Juliette Binoche, kobieta, która została bardzo mocno doświadczona przez los, w wypadku traci męża, którego potem odkryje, i my też jako widzowie odkryjemy, że no nie był mężem najwierniejszym, ale traci też przede wszystkim dziecko. Wydaje mi się, że szczególnie tutaj w tej relacji ta strata z pociechy będzie czymś, co spowoduje, że nasza bohaterka będzie chciała przestać żyć, ale nie popełniając samobójstwa, to znaczy decyduje się na takie życie jak nomadka, taka banitka, która będzie się gdzieś, zrezygnuje z wielkiej fortuny, będzie chciała mieszkać tak jakby na uboczu, być na takim drugim torze, ale ostatecznie wydarzenia, które nastąpią, różnego rodzaju też obserwacje dotyczące świata przedstawionego, spowodują, że ona się zechce otworzyć na drugiego człowieka i tak zrozumie, że nie ma ucieczki od bolesnych wspomnień, nie ma ucieczki, jakby tak naprawdę trzeba spróbować to połączyć w jedno i zaakceptować pewien porządek rzeczy. I to jest ciekawie połączone w kontekście Julii, ale też właśnie bohaterek z Podwójnego życia Weroniki, one tutaj by jako we trzy ciekawie się łączyły, że te najciekawsze bohaterki Kieślowskiego, które też najwyżej są cenione, szczególnie przez badaczki, to są te najbardziej złożone postaci, które mają też, są obdarzone niezwykłą intuicją, też takim poczuciem, taką złożonością umysłu, można powiedzieć. To znaczy jest w nich jakiś taki element tajemnicy, enigmy, czegoś, co jest jakby nie do rozszyfrowania. Ja wręcz czasami mam takie wrażenie, jakbyśmy mieli takie bohaterki, które nawiązywałyby wręcz trochę do takich bohaterek, prawda, Antonioniego i Moniki Witti, na takiej zasadzie, że jest niesamowite takie poczucie, że coś się wydarzy albo że jest jakieś połączenie, prawda, tutaj oczywiście Podwójne życie Weroniki jakby tematyzuje to w pełni, ale taka niesamowita wrażliwość, dostęp do czegoś takiego nieświadomego, co z pewnością mężczyźni nie mieliby do tego dostępu i najpełniej to się ilustruje właśnie za sprawą muzyki Preissnera, czy też Vandenbuddenmayera. I tego, że mamy z jednej strony śpiewaczkę, mamy nauczycielkę muzyki, która świadomie rezygnuje ze swojego wielkiego talentu, żeby już potem w tym wariancie francuskim jakby miała świadomość tego, że jeśli chce żyć, to musi z tego zrezygnować. I kompozytorkę, nawet właściwie są takie przesłanki w niebieskim, aby uwierzyć w to, że nie tylko Julie była takim trochę ghostwriterem nut, że pomagała swojemu mężowi, ale że być może tak jakby spora część tej genialności tego męża pochodziła od niej, ale ona była w cieniu, a teraz emancypuje się za sprawą wzięcia na siebie tego ciężaru dokończenia tej wielkiej symfonii.
To jest ciekawe, że za sprawą muzyki tutaj dochodzi do możliwości dojścia do tej wolności, która jest tym pierwszym hasłem, prawda, pod kolorem niebieskim w ramach tej analizy Kieślowskiego i Pisiewicza, tych wartości oświeceniowych w trylogii trzech kolorów. Oczywiście ta postać Chórzyski, zresztą Chórzyska to był pierwszy tytuł scenariusza do Podwójnego życia Weroniki, ona pojawia się już wcześniej, co ciekawe, w dekalogu 9 i właściwie kontakt z tą Chórzyską, bohatera, którego gra chirurga Machalica, też jakby otworzy go na pewne kwestie, raz, że wprowadzi muzykę Budenmajera do jego życia, tak jakby patrząc na taki praktyczny, ale też na kwestie wyborów życiowych i tego, jak też złożone są te wybory, jeżeli chodzi o kobiety i będzie dla niego takim... Bardzo też ciekawe są te ich spotkania w szpitalu. Wydaje mi się, że nawet przy takiej analizie można by jeszcze do tego wrócić i jak krystalizuje się już ta postać tej Chórzyski głębiej w dekalogu 9, która z pewnością jest takim zarodkiem, z którego kiełkuje później Weronika. Jeśli spojrzymy na pewną taką prawidłowość, oczywiście Kieślowski, no, trzeba to powiedzieć głośno, swoimi castingami też wprowadził do panoramy kina europejskiego przyszłe diwy kina, powiedziałabym, europejskiego czy wręcz światowego. Myślę, że tutaj też one to często powtarzały w późniejszych wywiadach, że czują, że te role, które zostały im dane jakby przez Kieślowskiego, potem trochę naznaczyły ich późniejsze wybory, czyli na przykład taka bohaterka, która dąży do wolności, dąży do niezależności, że jest taka bardzo często samoświadoma, w swoich wyborach bardzo odważna, no to z pewnością to jest takie emploi, które potem na swoich barkach dźwigała bardzo pięknie Juliette Binoche, zdobywczyni zresztą Oscara. Także też wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę, jakie później były wybory tych trzech aktorek, czyli i Julie Delpy, i Irène Jacob. W podcaście z legendarną producentką Suja Thor, Ireną Strzałkowską, więcej zostało powiedziane w ogóle o castingu na Irène Jacob, ostatecznie na tą filmową Weronikę, jak to się stało, że to ona wygrała ten casting i też... Więcej o tym filmie jest w tym podcaście, dlatego też was odsyłam, ale spójrzmy dalej jeszcze w te kolory, bo wydaje mi się, że to niesamowicie ciekawe, że w tych odsłonach tej kobiecości, tych różnych kolorach, które jakoś tak wiążemy z tymi bohaterkami, w pewnym sensie najgorzej zostaje potraktowana bohaterka białego, która jest grana przez Julie Delpy, czyli postać Dominique. I tutaj gdzieś następuje, ja mam duży problem z zakończeniem białego, właśnie z takiego punktu widzenia zamknięcia, uwięzienia tej bohaterki i dania jej takiego pstryczka w nos za to, że odrzuciła swojego męża ze względu na jego problemy seksualne i później jakby w takim ponownym pojednaniu ona musi zostać jakby tak sprowadzona do pionu i musi tak jakby musi dostać nauczkę, co trochę przypomina takie dawanie sobie nauczek, prawda, przypomina też krótki film o miłości po części. Także jest coś takiego, ja, chociaż bardzo lubię tę część, to mam akurat trochę problem z jej zakończeniem, ale ona się też doskonale wpisuje w taką myśl szerszą, że tutaj najbardziej przewrotnie Kieślowski i Piesiewicz potraktowali te kwestie tych wartości, bo ewidentnie w równości jest taka jakby uwaga gdzieś to wpisana, że to mówił też Kieślowski w swojej autobiografii, że tak, to jest taka piękna myśl, ale jak przychodzi co do czego, to nikt tak naprawdę nie chce być równy, każdy chce być równiejszy. I trochę to jest taka opowieść o równych i równiejszych. I wydaje mi się, że nie wolno odciągać od białego też jednak faktu symbolicznego, skąd pochodzą te postaci, jakiego rodzaju to jest sprzężenie między wschodem i zachodem akurat tutaj, prawda? Takim opowiadaniem też o wschodzie i zachodzie jest oczywiście Weronika. Weronika, Weronik i te ich losy gdzieś tam
to spotkanie to też jakby wyrasta trochę z takiego, z takiej refleksji po 89 i tego, takiej idei, że jesteśmy nie tylko wszyscy połączeni, ale tak naprawdę możemy też czerpać jakby takie wzajemne lekcje. I też w kontekście białego mam z kolei takie poczucie, że nie sposób też, że może powinno się mniej dosłownie traktować jakby te kwestie, że tutaj femme fatale, która tylko żyje, żeby zostać zaspokajana, tak jak to czytaliśmy w tym tekście pierwszym, o którym mówiłam, ale może, że jest to taki dziwny uścisk, w którym właśnie się znajduje tutaj symboliczna Polska i symboliczna Francja, w której nasz bohater ewidentnie na obczyźnie jako emigrant w pewnym momencie no, nie jest w stanie dać siebie wszystkiego, że powiem tak eufemizmem, a dopiero kiedy w tym świecie transformacji, tych różnych możliwości, tej fantazji transformacyjnej, którą proponują trochę tak z takiego paryskiego dystansu właśnie Piesiewicz i Kieślowski w swoim scenariuszu, że on dopiero kiedy nabędzie tych możliwości, kompetencji i stanie się takim graczem kapitalisty, w tym jakby kapitalistycznym, w tym rozumieniu tych firm, które zakłada, tego nowego porządku, który tak ostro wchodzi, trochę tak niekontrolowanie, że można tak jakby to wszystko zdobywać, że przy tej akumulacji on też akumuluje tę pewność siebie, która ostatecznie pozwala mu z powrotem dokonać i podnieść pewne rzeczy tak istotne, jeżeli chodzi o ten związek, że jest to taka naprawdę satyra na pewne, że w tym podejściu, prawda, na tą taką fantazję właśnie transformacyjną i rzeczywiście, jeśli spojrzymy na to też pod kątem takich przemian później polskiej kinematografii, to właściwie Zamachowski ze swoim sprytem, przede wszystkim sprytem, ale też takimi umiejętnościami połączenia, planowania, taką dynamizmem, no właściwie osiąga sukces w tej Polsce, w tym Eldorado lat 90. A bohaterowie na przykład takiego filmu jak Dług w punkcie wyjścia mają dokładnie takie same cechy, są młodzi, dynamiczni, mają pomysł, plany, są tacy właśnie, że będą przeć do przodu, prawda, żeby to zrealizować, ale właśnie ten świat już im nie pozwala tego zrobić i ten świat już naprodukował takich właśnie Gerardów i innych, którzy im to uniemożliwiają. Także to wydaje mi się, że biały tutaj, jeśli biały jest naprawdę jedną z ciekawszych części pod kątem interpretacji. No i nie sposób jakby nie powiedzieć kilka słów jeszcze o Weronikasz. Chce się mówić poprzez pryzmat jej imienia filmowego, bo jednak Iranża Kopp, trzeba przyznać, że jest tą twarzą kina Krzysztofa Kieślowskiego, tego francuskiego. Zagrała właściwie u niego trzy role. Jest zresztą jedyną z tych postaci w trylogii, która z tych głównych postaci, która nie pokazuje się w każdej z tych części. To znaczy, o ile, prawda, Juliette Binoche jest pierwszej, drugiej i trzeciej, podobnie jest z Zamachowskim, bo tam dochodzi, prawda, do takiej obserwacji tego, co dzieje się na sali sądowej, to w tej trzeciej części jesteśmy z Valentin i sędzią i o ile, i to świetnie Radkiewicz w swoim tekście podkreśla, ta pierwsza część jest o tej drodze kobiety, druga byłaby o drodze mężczyzny i jego takiej wolności, prawda, uzyskania jakby też miłości życia na nowo, to trójka jest ewidentnie tym takim spotkaniem w takim, ja bym tak dopowiedziała, w takim kontekście dialogu, filozofii dialogu, tego, co Martin Buber określał mianem tego paradygmatu, że nie chodzi tylko o mnie, nie chodzi tylko o ja, nie chodzi o nich, tylko to jest to ty, które jest tak bardzo istotne, jak to otwarcie się na tego drugiego człowieka i ta piękna idea braterstwa i tutaj wzajemna relacja, która pozwala im gdzieś się odkryć, kształtować. I to też jest ciekawe, że znów mamy taką wariację, gdzie Iranża Kopp jest znów takim, że ona wobec czegoś jest tak jakby usytuowana, tak jakby dwie Weroniki, a tutaj Weronika i sędzia. Sędzia, który się okazuje właściwie być po raz kolejny taką postacią, trochę tak jak ten lalkarz w podwójnym życiu Weroniki, który trochę steruje tymi historiami i staje się takim demiurgiem, który potem jakby w katastrofie pozwala uniknąć tej katastrofy tym postaciom wybranym. Mało tego, odnosi się wręcz wrażenie, jakoby ta historia przez niego opowiadana, Valentin o tym śnie, o tym szczęściu i potem to jej spotkanie zresztą z tym bohaterem o imieniu August, młodym prawnikiem, to jest tak jakby dotyczyło to losu powtórzonego tego smutnego jakby z perspektywy lat sędziego, który podsłuchuje wszystkich jak w takiej wersji rozmowy Coppoli, ale francuskiej. Także ja się zapraszam do tego, żeby wysłuchać
tej lekcji o idei miłości. Ona była tak świeżo po tych właśnie spotkaniach o bohaterkach i o podwójnym życiu Weroniki. Zachęcam do tego, żeby odnajdywać też unikatowe głosy w podcastach, nad którymi bardzo mocno pracowaliśmy. Także mam nadzieję, że tutaj to pole różnych pomysłów, interpretacji będzie dla Was przede wszystkim cenne, aby zacząć na własną rękę badać twórczość Krzysztofa Kieślowskiego, nie zgodzić się z pewnymi rzeczami, bo to też jakby ja idąc za Kieślowskim zawsze powtarzam tę jego myśl o rozmowie, żeby właśnie otwierać się na ten dialog i też wyszukiwać czegoś takiego naprawdę innego, to znaczy jakoś tak innych jakichś takich pól, może nawet odważnie jakoś tak, może nawet popełniać błędy, ale próbować jakby wychodzić o te kilka kroków dalej, żeby zobaczyć, co tam jest. Także tak. I też taka refleksja mi teraz przyszła w ramach tego męskiego, żeńskiego Kieślowskiego, jak tak mówimy, że to ciekawe, że w pewnym momencie jak Kieślowski w przypadku, opowiadając w tym filmie o silnych rysach autobiograficznych, prawda, o postaci Witka Długosza urodzonego tego samego dnia, co on, wielokrotnie to powtarzaliśmy w tej naszej serii, jakby mówiliśmy o przypadku, też tutaj akurat pierwszy odcinek naszej serii podcastowej, odcinek z Michałem Oleszczykiem, tam, prawda, ten odcinek o tych, którzy biegną na pociąg, to jest oczywiście odniesienie do przypadku i tam o kinie moralnego niepokoju mówiliśmy całkiem dużo, zresztą to powracało też echem w różnych rozmowach, nie sposób, żeby nie powracało, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny film, ale o ile tam Kieślowski, prawda, zmaga się, czy walczy z takim brakiem ojcowskiej figury, prawda, jest ta śmierć ojca i potem odnajdywanie też różnych tych figur w innych, czy to mniej lub bardziej związanych, prawda, z systemem władzy, postaciach, ale jest jakby właśnie ten znikający ojciec, to potem myślę sobie, że kiedy tak jakby już poradził sobie filmowo, tak jakby przepracował sobie ten temat Kieślowski, to zwróćcie uwagę, że później mamy te nieobecne matki. W podwójnym życiu Weroniki, w na przykład dekalogu 4, to jest takie dosyć charakterystyczne, ale przede wszystkim w podwójnym życiu Weroniki, także tak pomyślałam o takiej refleksji, albo też bez końca częściowo, jeśli pomyślimy o tym, że prawda Urszula też no, decyduje się na to, co się decyduje w kontekście tego filmu. Także mam nadzieję, że to wszystko Wam się przyda i bardzo Wam dziękuję za uwagę.